Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale omawiającym nadchodzącą aktualizację 10.4, która wychodzi już dzisiaj, prawdopodobnie w momencie, w którym oglądacie to, to już ta aktualizacja weszła i jest to oczywiście aktualizacja balansu, która wychodzi równocześnie z nowymi karcioszkami. Także nowe karcioszki zostały już omówione w osobnych materiałach, jak ktoś nie widział, no to wystarczy poszukać na kanale ostatnie filmy. A teraz zobaczymy, co poza tymi nowymi kartami nas czeka. Generalnie ja tutaj liczę na zmianę kilku problematycznych kart. Kto ogląda streamy, to wie, które karty mnie irytują. I zobaczmy, czy redzi, którzy słyną z robienia dobrego balansu, tym razem również tak pozytywny, dobry balans zrobią. Mamy rok przeklętej ropuchy. Generalnie w ogóle redzi też zdecydowali się pozmieniać nazwy miesięcy, że teraz już nie będzie sezonu elfów, drakonidów i tak dalej, tylko będzie sezon kwietniowy, marcowy, grudniowy i tak dalej. Okej, ale to nieistotne. Zmiany w balansie, oferty specjalnie w sklepie, super, bo ten sklep trochę świeci pustkami. Ale tak z ciekawszych rzeczy, no to nowe karty, wiadomo. Nowa strona w Księdze Nagród. Powróci 9 starych drzewek sezonowych. A także pojawią się dwa nowe, które zostaną wycofane pod koniec sezonu czerwcowego. Dodatkowo stare drzewka sezonowe nie będą posiadały elementów z zadaniami. Wszyscy gracze, którzy odblokowali te elementy, nie kończąc zadań, będą mogli się cieszyć statusem, ukończonym statusem i nagrodami. Także jakieś nowe drzewka się pojawią, dwa, przywrócą się stare drzewka, więc jak ktoś tam nie zrobił ich wcześniej, to będzie mógł dokończyć. Generalnie, no jeśli są nowe rzeczy w Księdze Nagród, no to zawsze pozytywna informacja. Chociaż no ja ze swojej strony mam ponad 2000 kluczy, wszystkie drzewka wykupione i po prostu pewnie będę musiał przeklikać i tyle. No ale spoko sprawa. Nowy ekran informacji. Zastąpi on ekran powitalny, a także ekrany poświęcone różnym wydarzeniom i aktywnościom. Będzie dostarczał najważniejszych i najciekawszych informacji na temat bieżących spraw. Zobaczymy, co to będzie. Brzmi dosyć tajemniczo, bo te najciekawsze informacje i bieżące sprawy w gwincie to czasem ich jest trochę mało. I ostatnia sprawa, a jeszcze zanim przejdziemy do balansu, no to trwałe talie startowe. Teraz już nie będzie można usuwać ani modyfikować talii startowych. Będzie można je powielać i modyfikować kopie powstałe. Takie talie będą wyświetlane w osobnej kategorii i nie będą wliczone do maksymalnej liczby posiadanych talii. Natomiast jeśli ktoś nie ma tych talii startowych, na przykład ja, to one się z powrotem pojawią. I tutaj mam szczerą nadzieję, że to osobna kategoria oznacza, że jak wejdę do deckbuildingu, to nie będę zaspamowany 6 taliami startowymi, których nigdy nie będę używał, tylko one będą gdzieś w jakiejś osobnej zakładce i nie będę ich musiał w ogóle widzieć. Natomiast jeśli będą mi zaśmiecać deckbuilding, to będę bardzo rozczarowany. No ale ogólnie zmiana ok. Zmieniono procedurę przejścia pomiędzy sezonami. Aby uzyskać więcej informacji o MMR, kliknij więcej informacji, gdy pojawi się ekran. Nie wiem, co to znaczy, pewnie jakieś wyjaśnienie, że skończył się sezon i twój MMR został wyzerowany. Tak bym obstawiał. Natomiast, teraz najważniejsze sprawy. Zmiany w balansie. Neutralne karty. Tutaj taki spoiler, redzi głównie zdecydowali się tutaj zająć dwoma sprawami. Po pierwsze, wzmocnieniem deków z Cirinową, czyli tych, które nie grają kart powyżej 10 prowizji, 10 więcej. I druga rzecz to krasnoludy. O czym zaraz zobaczycie. No ale lecimy po kolei. Wszech na 9 prowizji. Można grać go w deku z Cirinową. Mistyfikacja, 5 werbunku. To jest ciekawe, to tak zupełnie inny, z innej beczki zmiana. Fajne, wchodzą artefakty. Teraz jest to 10 za 5, a nie 10 za 6. Wiadomo, można użyć teoretycznie na scenariusz przeciwnika, ale to tak dosyć mało efektywne się wydaje. W każdym razie, no może ktoś tą mistyfikację pogra. Ona nawet tam swego czasu czasem grała w Skligę. Ale to było do ładnych parę miesięcy, albo nawet ponad rok temu może. Teraz za 5 prowizji może coś tam powróci. Ciri zwykła, teraz za 9 prowizji. Okej, dawno tej karty nie widzieliśmy. Geralt Art, 4 siły i 9 prowizji. Również taki podwójny buffik, chociaż no dalej nie sądzę, żeby jakąś dużą popularność zyskał. Iris Upiór, 2 prowizji taniej. Teraz za 7, ok. Pani Jeziora dostała reworka, teraz zagrywa kartę Echa Stali i jest 3 za 8.
I to jest ciekawe, bo jest to dosyć dobry tutor karty z Echo. Pytanie, w jakiej talii to chcemy. No bo jednak tych kart z Echo nie ma aż tak dużo i w sumie ciężko wrzucić do talii więcej niż chyba dwie karty z Echo. Chociaż no, może te nowe karty coś pozmieniają. Zobaczymy. W każdym razie fajny tutor, neutralny. Maral 9 prowizji, Wesemir Mentor 9 prowizji, czyli to znowu pod Cirinowe. No i Stróż, z racji, że Pani Jeziora została zrekowana, to teraz ma umiejętność Pani Jeziora. Tarcza daje sojuszniczej jednostce tarczy. Tyle. Potwory. Królowa Kikimor z 10 na 9. Spoko. Taniej, chociaż... No tak jakby ja zawsze mam wrażenie, że to mało zmienia. I dalej nikt tym nie będzie grał. Rytualna ofiara z 10 na 8, to jest duża zmiana. Ta rytualna ofiara ma olbrzymi potencjał, natomiast ma bardzo niską podłogę, tak? Czyli jak nie mamy kart z zemstą na stole, no to ta karta robi 0. Natomiast jak mamy dużo kart z zemstą, no to ta rytualna ofiara potrafi naprawdę namieszać. I za 8 prowizji, no to w zasadzie wystarczą dwie zemsty i już jest powiedzmy spoko value. Także to ma spory potencjał. Jennik z 10 na 9 i czerwoni jeźdźcy mają teraz 3 umiejętności do wyboru zamiast 2, ponieważ przywrócono opcję tworzenia mrozu we wrogim pędzie na 4 tury. I to jest bardzo dobre, bo dużo osób miało wrażenie, że ci czerwoni jeźdźcy przy tym reworku zostali znerfieni. A teraz no, mają z powrotem tą opcję mrozu na 4 tury i to mi się bardzo podoba. Skellig. Zobaczmy, w jaki tutaj sposób Redzi zajęli się Zygwaldem. Uwaga! To chyba nie jest Zygwald i to też chyba nie jest Zygwald. No cóż. Unlucky, jak to mówią. Hjalmar kosztuje 9 prowizji, czyli jeden mniej. To jest spoko i oszałamiające uderzenie. Teraz celom z pancerzem zadaje 7 obrażeń, a nie 6. Więc no jakiś tam delikatny buff do Raze też wychodzi. Nowa karta, która te Raze wspiera. Więc może jakiś taki deczek kontrolny z Raze'ami coś tam pogra. No Skellige ma dosyć dużo kontroli w swojej frakcji. KP. Tutaj machiny zyskały dużą popularność, więc Redzi znerfili czarodziejów, którymi już tak w ostatnimi czasy nikt nie grał. Bo jak ktoś śledził Opena, to na przykład na 8 zawodników 7 miało machiny i jeden zawodnik miał czarodziejów. Ale no, ta zmiana, która tutaj jest, że ta cierpliwość będzie się aktywowała tylko, gdy jednostka stoi w dobrym rzędzie, no to jest spoko generalnie, tak? Jakby nie miałem żadnych zastrzeżeń, ale no jak to zwykle bywa, Redzi są chyba miesiąc spóźnieni z balansem, bo jednak ci czarodzieje no, stracili dużo na popularności i nie są już tak efektywni. Dodatkowo Królowa Mewe 9, Veron Rush 9, znowu są to karty, które będzie można potencjalnie grać w deku Styrinową, plus dodatkowo tutorować oczywiście Desantem, więc może coś tutaj z Królową Mewe podziałamy. Zobaczymy. Skojatel. To sobie zostawimy na deser, bo tutaj zmiany krasnoludów jest ich dosyć dużo. Przejdźmy do Nilfgaardu. Tutaj Przeherka dostaje jeden prowizji nerfa, co wiele tak de facto nie zmienia. I dalej można grać w zasadzie tym samym, a też wychodzi ten nowy Rune Mage, ta dziesiątka neutralna, która fajnie się wpasowuje do asymilacji. Więc myślę, że taka asymilka, jaką znamy od wielu sezonów, dalej będzie grała. Syndykat z kolei dostaje wzmocnienia do zbrodni. Tutaj Kieszonkowiec dostaje zmianę zysk z 7 na 8, co sprawia, że jeśli gramy łapówką, to ten Kieszonkowiec daje nam w zasadzie 9 monet i od razu wyciąga Redańczyka, co jest niesamowicie fajnym zagraniem na początek. Pięściarz, też tutaj fajna zmiana. Jest to czwórka z zastraszeniem. Teraz będzie miała jeszcze dodatkowo opłatę, która zadaje najsilniejszej wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń za jeden. Za jedną monetkę. Bardzo fajnie. Jestem przekonany, że w deku na łapówce taki pięściarz jest bardzo fajną opcją. Bardzo mi się podoba ta zmiana. Nie wydaje się OP, a jest naprawdę fajna. Zbiór złotników teraz zadaje 2 obrażenia zamiast 3. Dalej jest takie 6 za 5 plus zastraszenie, co nie robi szału. Dalej jest to na pewno kroczek w dobrą stronę. Wziątka, koszt werbunku z 5 na 4, ale nie posiadają już zastraszenia. Więc jest to teraz opcja do stechowania, do odliczenia, tak? Bo wziątka mają haracz 1, przesunie jednostkę. Więc grając odliczeniem, możemy taką jedną sztukę wziątek sobie wrzucić do talii. Dzięki naszej pasywce mamy haracz 0. I w jakichś tam meczapach przesunięcie może się czasem przyda.
W innych dekach syndykatu raczej nie sądzę. Wieczorna zdobycz to rework, tutaj była to bezużyteczna karta zbrodni. Teraz ma na to za to ciekawą umiejętność, ponieważ tworzy jednostkę z opłatą o koszcie werbunku 4. Czyli może stworzyć pięściarza, może stworzyć hienę, może stworzyć kaznodzieję, może stworzyć jeszcze kilka tam innych opcji. Zdaje się, że będzie losowało z puli 6 równych czwórek, które wydają monety. I jest to naprawdę znowu bardzo fajna zbrodnia, która też na przykład pozwala na takie zagrywki, że Ferko zagrywa zbrodnię i jednocześnie mamy Spendera, bo wygramy sobie wieczorną zdobycz i możemy Spendera mieć. Więc to mi się bardzo podoba, a ogólnie zmiany bardzo tutaj pozytywne w syndykacie. No i na koniec mamy tutaj Skojatel. Redzi zajęli się porządnie krasnoludami. No i zobaczmy. Barclay Else. Umiejętność zmieniona na rozmieszczenie. Daj wszystkim sojuszniczym krasnoludom jeden pancerza. Jeśli mają już pancerz, zamiast tego wzmocni ich o jeden. Czyli, jeśli mamy pełen stół krasnoludów, którzy wszyscy są zapancerzowani, a pewnie gramy mahakamską kuźnią, więc powinni być, no to Barclay w zasadzie jest takim trochę talizmanem, który wzmacnia wszystkich krasnoludów o jeden. Wiadomo, że przeciwnik może pancerz usuwać, ale wtedy przeciwnik traci punkty, no uderzając w pancerz. Więc ten Barclay wydaje się po prostu całkiem dobry i teraz już nie jest taką kopią straży mahakamskiej, tylko ma swoją inną, odmienną umiejętność i można grać go w drugi rząd, w razie czego. Dennis dostaje reworka, teraz jest 7 za 7, ale ma umiejętność rozmieszczenie, wzmocnij sąsiadujące jednostki o wartość równą ich pancerzowi. No i tutaj naprawdę ogromny potencjał, ponieważ no w tych krasnoludach często tego pancerza mieliśmy dosyć sporo. Czy to Brewer, czy to jacyś straceńcy, czy to po tym jak Javier wzmocnił jednostkę i dał pancerz, czy jakiś tutaj Xavier na przykład. Teraz możemy sobie te jednostki z pancerzem robić. Też możemy jeszcze nakładać pancerz przy pomocy krasnoludzkich wozów bojowych. I potem koniec końców gdzieś tam Denisa zagrać pomiędzy dwie jednostki, które mają dużo pancerza. No i możemy zrobić naprawdę dużo punktów. Tak przykładowo, gdy dwie jednostki mają po 4 punkty pancerza, no to Denis zagrany w środek zrobi 7 plus 4 plus 4, czyli 15 punktów za 7 prowizji, co wydaje się naprawdę niesamowite. No i Denis wydaje się całkiem mocny, jakby nie patrzeć. No bo w sumie wystarczy 4 pancerza i już mamy 11 za 7. W porządku, a potencjał naprawdę ogromny. Figis, obrońca zostaje zmieniony. Teraz już nie będzie tworzył tokena, ale za to ma 7 siły i ma rozkaz przenieść tę kartę do drugiego rzędu. Czyli w zasadzie jest to obrońca, który jest odporny na przesuwanie. I to jest całkiem ciekawe. Też wpasowuje się do jakiegoś movementu, być może niekoniecznie tylko do krasnoludów. No naprawdę podoba mi się ta zmiana, no bo jednak ten Fix był bardzo słabym obrońcą, nikt go nie grał, a teraz może faktycznie coś tam pobronić. Munro ma 3 ładunki, także jest teraz naprawdę mocny, on przemienia te tokeny krasnoludzkie w straceńców, ale tutaj przeskrolujmy dalej, jest to rekompensata za to, że straceniec będzie miał teraz jeden punkt pancerza mniej. Czyli zyskujemy jeden ładunek, ale w zasadzie każdy ładunek jest warty o jeden punkt mniej, no bo te przemienione straceńce będą miały o jeden pancerza mniej. Czyli plus jeden ładunek, ale minus 3 punkty. W miarę się równoważy, ale i tak jest to delikatny buffik moim zdaniem. Dodatkowo straceniec sam w sobie kosztuje teraz 4 prowizji, więc łatwiej będzie go wrzucić do talii. Więc to nie tak, że straceniec dostaje nerfa, tylko no po prostu jest to taki nerfo buff. Koniec końców wychodzi, myślę, to bardzo na plus. Zoltan Chivay tutaj kosztuje teraz 9 prowizji. Jest to fajna opcja, wiadomo, wytrzymałość zawsze fajnie wchodzi. No, jest to takie 8 za 9. Plus ta wytrzymałość. Dodatkowo pamiętamy, że Zoltan ma 4 pancerza, więc no tutaj ewidentna synergia z Denisem, oczywiście chciałem powiedzieć. I myślę, że też w krasnoludach jak najbardziej będzie można go grać. Kolejny Zoltan. Zoltan Topornik. Tutaj potężny rework. Teraz jest 4 za 13. I na rozmieszczeniu zadaje dwóm wrogim jednostkom 3 punkty obrażeń. Czyli już w sumie mamy 10 punktów. Za każdą jednostkę, która przeżyła, stwórz wręcz awanturnika. Czyli chcemy, żeby te jednostki przeżywały i wówczas dostaniemy 2 tokeny dwupunktowe. Czyli już mamy 14 za 13. Dodatkowo barykada. No, zakładamy, że ten Zoltan Topornik zawsze będzie miał pancerz.
Więc jeszcze na koniec tury zadajemy losowej wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń. Czyli, tak jak powiedziałem, mamy 14 za 13, od razu na koniec tury jeszcze jeden obrażeń, czyli w zasadzie 15 za 13 na wejściu, no i potem co turę jeszcze plus 1. Więc naprawdę potężna opcja. Jedyny warunek, no to te wrogie jednostki muszą przeżyć. Przeciwko no unitowi może być delikatny problem, ale ogólnie wydaje się Zoltan bardzo przyjemny. No, tworzy tych awanturników, których potrzebujemy oczywiście do Munro. Munro potem ich przemieni. No i jakoś te punkty się kręcą. Bardzo przyjemna opcja. A też przeciwnik, no albo musi zbić tego Zoltana, albo musi chociaż zbić mu pancerz, żeby tę barykadę wyłączyć. Więc no, przeciwnik na pewno będzie miał problem. Kompania Zoltana. Tutaj też rework tej karty i bardzo mi się on podoba, ponieważ teraz tworzy dwóch awanturników w sojuszniczym rzędzie, a nie trzech. Następnie daje wszystkim krasnoludom w tym rzędzie po jeden pancerza, ale zwiększamy liczbę stworzonych awanturników o jeden za każdego Zoltana z talii startowej. Ktoś powie, że to tylko dwóch Zoltanów i tworzymy czterech awanturników, ale to nieprawda, bo jest jeszcze neutralny Zoltan. Ten Zoltan Szelma, który tam tworzy ptaszora, który bufuje albo zadaje obrażenia wrogim jednostkom. Więc możemy grać trzech Zoltanów i wówczas kompania Zoltana tworzy pięciu awanturników. No i potem jeszcze daje ten pancerz wszystkim krasnoludom. Czyli koniec końców mamy 10 punktów. Ci awanturnicy mają 2 punkty każdy plus 2 pancerza każdy. No i pozostałe krasnoludy, które były w tym rzędzie, zyskują pancerz. To wszystko za 6 prowizji, wydaje się to bardzo dobre. Ci awanturnicy oczywiście też mogą zostać przemienieni z Munro. No i granie trzech Zoltanów i kompania Zoltana wygląda całkiem dobrze, no nie będę ukrywał. Podoba mi się. Dalej, Dryada Opiekunka. Teraz dostaje umiejętność Mahakamskiego Trapera, ponieważ Mahakamski Traper dostaje reworka, więc Dryada Opiekunka staje się Mahakamskim Traperem, a Mahakamski Traper będzie kosztował teraz 5 werbunku, ale będzie miał inną umiejętność, która brzmi: rozmieszczenie, zyskaj witalność na liczbę tur równą wartości pancerza sojuszniczej jednostki. Barykada zamiast tego wzmocni tę jednostkę tą samą liczbę. Zakładam, że gramy Mahakamską Kuźnią, więc ten Mahakamski Traper zawsze ma pancerz, czyli ta umiejętność barykady zawsze jest aktywna, więc po prostu wzmacniamy się o wartość pancerza sojuszniczej jednostki. No i jest to kolejna karta podobna troszkę tutaj do Denisa, która jakoś ten pancerz wykorzystuje, no i zachęca nas do stakowania pancerza na jednostkach. I to mi się podoba, bo do tej pory miałem takie wrażenie, że te krasnoludy dużo tego pancerza mają, ale ten pancerz do niczego się nie przydaje, a teraz jak widzimy tych kart, które synergię z pancerzem mają, jest coraz więcej. No i to mi się bardzo podoba, duży plus. Fajna karcioszka, chociaż tutaj za 5 prowizji to się tak zastanawiam, czy będzie warto to grać, no ale to już się zobaczy. W międzyczasie tutaj ominąłem stracenie, co to już mówiliśmy. Krasnoludzki wóz bojowy, też zmieniona umiejętność. Teraz będzie miał 3 siły, czyli minus 1, ale umiejętność zmieniono na rozmieszczenie, bliskie starcie, wzmocnij tę jednostkę o 4 i zyskaj 2 pancerza, czyli mamy takie 7 plus 3 pancerza, bo ten wóz bojowy ma bazowo 1. Czyli mamy 7 plus 3 pancerza, jeśli zagramy do przodu, a w dalekim zasięgu tworzymy dwóch awanturników do przodu, do rzędu bliskiego starcia. Czyli mamy 3 plus 1 wóz bojowy stojący z tyłu, dwóch awanturników z przodu, czyli też wychodzi w zasadzie 7 za 5, tylko że by jeden pancerzyk. A nie, w sumie 3 pancerza, bo awanturnicy mają po 1. Czyli w każdym układzie wychodzi 7 plus 3 pancerza, tylko tutaj na jednej jednostce, a tutaj na trzech. I jeszcze mamy rozkaz, który daje sojuszniczej jednostce jeden punkt pancerza, odnowienie 1. No i to jest bardzo fajna opcja, jeśli przeciwnik będzie próbował tutaj jakąś barykadę zbić na Zoltanie, czy barykadę zbić na przykład Ksawierze, czy na przykład skończy nam się pancerz na starceńcu, no ten krasnoludzki wóz bojowy będzie co turę tam ten jeden punkt pancerza nakładał. Dodatkowo daje nam opcję stworzenia tych awanturników, jeśli z jakiegoś powodu nam brakuje do Munro. Więc to tutaj bardzo przyjemna opcja. A też można zagrać do przodu i po prostu jeśli nie potrzebujemy awanturników, no to po prostu mamy duży wóz bojowy, którego przeciwnik na pewno nie zniszczy. Dalej, krasnolud harcownik, też rework, teraz na bliskim starciu rozmieszczenie zadaje 3 obrażenia, tak jak było, ale już się nie wzmacnia,
tylko jeśli przeżyła ta jednostka, której zadawaliśmy obrażenia, zyskujemy jeden punkt pancerza. I mamy rozkaz na barykadzie, czyli musimy mieć ten pancerz. Oczywiście możemy pancerz mieć z pasywki, czy tutaj z tej umiejętności, czy nałożyć inną kartą. I wówczas możemy zadać kolejne 3 punkty obrażeń. Czyli ten harcownik teraz w zasadzie tak koniec końców robi 7 za 4, zadaje obrażenia 2 razy. Też może mieć jakieś tam synergie, czy tam z nowym krasnoludem Giant Slayerem, czy jakieś może mieć zbicie 6-punktowej jednostki w połączeniu z Jarpenem. No podoba mi się ta umiejętność i jest naprawdę fajny krasnoludzik. Mahakamski Trapper to już powiedzieliśmy. Javier, co ciekawe, teraz daje 4 pancerza zamiast 2. Czyli on nie dosyć, że wzmacnia o 2, to daje 4 pancerza. No i teraz sobie pomyślcie, 4 pancerza. Nakładamy na przykład na Zoltana. Zoltan ma 8 pancerza już. Zoltan ma 8 pancerza i potem zagrywamy Trappera, który się wzmacnia o 8. Zagrywamy Denisa, który wzmacnia też Zoltana o kolejne 8. No tutaj no wszystko to się robi w logiczną całość. Też możemy dodatkowy pancerz mieć z tych krasnoludzkich wozów bojowych. Pancerz z dowódcy, jeszcze hartowanie możemy z dowódcy zagrać. No tutaj wszystko łączy się w logiczną całość. A na koniec jeszcze każdy awanturnik będzie miał jeden pancerza. Więc no, to też duża zmiana. Wszystkie deki, które polegają na zadawaniu obrażeń, na pewno przeciwko krasnoludom będą miały problemy. No bo tutaj tego pancerza naprawdę będzie ogrom. Pytanie, czy to sprawi, że krasnoludy będą top tier? Zobaczymy. Ja tutaj zawsze mam obawy, że może trochę brakować kontroli, czy jakiejś takiej większej ingerencji w stół przeciwnika. No ale wygląda to naprawdę coraz lepiej i z tego reworka z krasnoludów jestem naprawdę zadowolony. Co do reszty patcha, no nie będę ukrywał, jestem rozczarowany. Kolejny miesiąc się szykuje z Zigwaldem, kolejny miesiąc z machinami. No asymilacja tam jeden prowizji nerfa to wiele nie zmienia. Elfy zostają jakie były, ale no ja jakoś elfów się czepiać nie zamierzam, bo elfy mi się podobały i nie były jakieś opresyjne moim zdaniem. Potwory, troszkę za mało chyba tych buffów. Wydaje się, że potwory dalej będą słabawe. Zobaczymy, jak nowe karty wpłyną na metę, no bo wiadomo, jeszcze nowe karty dochodzą. I to też siła się może zmienić. Może deczki z Cirinową się ożywią dzięki złotemu Nekerowi. Na to też liczę, no bo fajnie byłoby zobaczyć coś nowego. No i tyle, no tutaj jeszcze są poprawki niby, ich czytać nie będę, bo one wiele nie wnoszą, jak ktoś chce sobie przeczytać, to może. No i tyle. Zapraszam na strumyczki, zapraszam na kanał na YouTubie oczywiście, żeby czekać na nowe odcinki z taliami. Będziemy się tutaj bawić, będziemy nagrywać. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.